to nie znaczy, że ten ciągnik jest zły. Nie, ten komputer do niczego tam nie jest potrzebny. Nie, nie, pomaga, pomaga. To są komputery agralne, one mają specjalne zastosowania. Ja wiem, Marcin, znam się na tym, no troszkę. Wiem, jak to jest. Wiem, jak ty kombaj... Możemy sobie zrobić sondę, tak jak Kurek i Kamiński. Ty jesteś przeciw, ja jestem za. Słuchaj. A mogę powiedzieć tak, w przypadku Wojtka, bo to człowiek już trochę starszej daty niż ja. On to jest tak, zawsze przeciw, nigdy za takiego DNA. Niezależna Polska TV. www.nptv.pl. Dobry wieczór Państwu, witamy z pokładu jednostki dryfująco, stojąco, pływającej. Jednostki przycumowanej, rozrywkowej. Tak jest, jak widzicie już jest wieczór, my się tutaj posiłkujemy lampą. Tak. I naszedł nas taki temat, że chłodno się robi, a miało być globalne ocieplenie. No, niektórzy nawet w temacie globalnego ocieplenia dostawali Nagrodę Nobla. Taki był wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, nazywał się Al Gore. Kojarzysz go? No był taki, był. Taki facet, co przyjechał kiedyś na rocznicę Powstania Warszawskiego i zasnął. Za ciepło mu było? A wiesz, pewnie był zmęczony, najadł się dobrze za darmo, napił się i zasnął. I on mówił właśnie o globalnym ociepleniu. A wiesz, Marcin, powiem ci tak. W XVII wieku między Inflantami a Szwecją morze było skute i tak. Na skutym morzu stała karczma. Tak jest. Nie jedna zresztą. Tak, karczma stała, pili, tańcowali, ogień palili, więc proszę Państwa, a jeszcze jakby ktoś nie dawał wiary, to proszę sobie zobaczyć na YouTubie, zawsze to powtarzam, 24 stycznia 1939 roku przyjechał Ribbentrop do Warszawy, składał kwiaty na grobie nieznanego żołnierza i ani kropli śniegu. Ani kropli? Ani nic śniegu. Miasto czarne. 24 stycznia. Ale nie jedna taka zima była, to akurat wiesz. Oczywiście. Natomiast wiesz, do czego zmierzamy? Zmierzamy do tej histerii, do tej wrogości, do dwutlenku węgla. No właśnie, w Polsce znalazła się naśladowniczka tej Szwedki, jak ona miała, Greta Thunberg, czy jakoś tak? Jakoś miała, no wiesz, no Szwedka to była. Szwedzi w ogóle mają u mnie szczególne uważanie. Uważam, że tak stoczonego narodu, który się stacza w przepaść i w niebyt, nie ma w Europie drugiego takiego. Niestety. No i mamy tą teraz, jak ona ma, Inga Zasowska, no cóż, ale ty, nazwisko dziwne jakoś, pierwszy słyszę. No cóż, no nazwisko bardzo takie jakieś nieleżące na języku, jakby sztucznie stworzone, bym powiedział. Zresztą, wiesz, zainteresowanie mediów nią, mediów od strony Agory, świadczyłoby, że ta dziewczynka 13-letnia jest pewnie dzieckiem jakiejś kodowskiej strony, która też nienawidzi dwutlenku węgla i chce zlikwidować cały dwutlenek węgla na planecie. Ty, ale słuchaj, no, bo wiesz co, ona tak, siadła przed Sejmem, rozumiem, no, że bez rodziców. Jak oni tacy są prawilni, powiedz mi, jak to, że dziecko bez opieki, nikt się nie zainteresował, bez opieki rodziców, samo się włóczy po mieście, niepełnoletnie? Ty, a czemu jakieś, nie wiem... Rzecznik praw dziecka powinien się odezwać. No właśnie, a wiesz, może to dziecko obłąkano, no tam trafiło, nie wiedziało czemu w ogóle. Ale wiesz, nie? Co, to strach, żeby dziecko siadało pod Sejmem. Ty, a te norweskie Donnerwetter, to ich tam nie... Tak, ale to słuchaj, do mnie teraz doszło, no, jakie to jest niebezpieczeństwo, żeby dziecko siadało pod Sejmem. Przecież w naszym Sejmie jest kupa pedofilii. I co by było? Dobrze, że tam policja była i żaden pedofil Sejmu nie porwał tego dziecka. Mój Boże. No, proszę Państwa, do czego zmierzamy? Do tego łajdactwa i tego oszustwa, do walki z dwutlenkiem węgla. No właśnie, bo ona powiedziała, że protestuje przeciwko politykom, którzy nie walczą ze zmianami klimatu. A tak jakoś się ciekawie składa, że najchętniej ze zmianami klimatu to by walczyli Amerykanie, tylko nie u siebie. Tak, oczywiście. U siebie to oni mają takie normy, że jakby zastosowali te normy u nas, to byśmy lament podnieśli do nieba. Normy w żarciu, normy czystości wody. Ty wiesz, że Obama... przepraszam, nie Obama, jak on się nazywa? Bush, kiedy wprowadzano fracking, czyli szczelinowanie hydrauliczne przy wydobywaniu gazu łupkowego, fracking, to Obama
Bush wyjął szczelinowanie hydraulicznie spod 5 ustaw, które chroniły wodę, powietrze i ziemię. Czyli nie ma skażeń, nie szkodzi, wyjął po prostu. No dobra, ale wróćmy do istoty sprawy. Spalanie i powstawanie dwutlenku węgla. Ta dziewczynka, 13-latka, zastanawiam się, ja bym chętnie z nią porozmawiał, jak ona się uczy, jakie ma oceny, czy miała już lekcje biologii na odpowiednim poziomie, bo no, przecież... musiała mieć przyrodę. No powinna mieć. Zjawisko powinna się na tej fotosyntezy, tak. Że rośliny budują tkanki zielone, nie tylko tkanki zielone, w ogóle wszystkie tkanki tak. Produkują dzięki słońcu, tak. Pochłaniając dwutlenek węgla, tak. A produkując tlen, tak. I pobierając minerały z ziemi. Tak jest. Czyli tak. Gdyby ona chciała zlikwidować dwutlenek węgla... Przyroda umrze. Nie będzie zieleniny. Papu nie będzie, listków nie będzie, nic nie będzie. Po prostu. I proszę państwa... Aha, jeszcze jedno. Ten węgiel, o który się tak boicie, jest taka informacja. Skąd ten węgiel się tam wziął? Gdzie, pod ziemią? No. No sprzed milionami lat tych borów, które rosły właśnie z powodu dwutlenku węgla. Właśnie, no. Czyli drzewa pochłonęły dwutlenek z węgla, zostały pod ziemią głęboko, powstała ropa, gaz, węgiel to, co lubimy. Brunatny, tak. Węgiel kamienny, tak? Tak, to co lubimy. Czyli ten dwutlenek węgla został przetworzony i teraz my robimy wszystko, żeby go ponownie nie przetwarzać. Samobójstwo. Samobójstwo, Marcin. Ale słuchaj, przecież, kurczę, wiesz, ja nie mam takich potrzeb, ale wiele osób, które są cięci na władzę za to, że nie pozwalają im korzystać z rośliny, która najmniej uzależnia, nie mówię o alkoholach, które uzależniają, tak. Papierosów, tylko o marihuanie. No. Jak chcą, żeby marihuana szybko urosła, to na przykład wrzucają tam suchy lód. Wtedy się dostaje dużo dwutlenku węgla i te roślinki dużo szybciej rosną. One dużo szybciej rosną. Gadasz, słuchaj, jak specjalista. Ale widzisz, to o co chodzi, że im więcej jest dwutlenku węglu, tym roślina węgla, potężniejsza. Tym rośliny szybciej rosną. Tak jest. Jeżeli w atmosferze ziemskiej rośnie stężenie dwutlenku węgla, to szybciej rosną rośliny, które je pochłaniają i przetwarzają. Patrz, jak Pan Bóg to fantastycznie wymyślił wszystko. A dla niewierzących, tak? Powtórzę to, co po raz pierwszy ten zwrot przyznaje się. Usłyszałem od Janusza Korwin-Mikkego. Ziemia jest homeostatem, czyli takim organem, który w sposób naturalny dąży do stanu równowagi. Tak. I właśnie takie elementy również odpowiadają za stan równowagi, bo to jest homeostat, czyli jeżeli powstaje większe stężenie dwutlenku węgla, rośliny szybciej rosną i go pochłaniają. Biedne dziecko. Spada stężenie dwutlenku węgla, rośliny wolniej rosną i mniej go pochłaniają, bo nie mają budulca. Giną nawet. Giną. Giną. I jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna, bo ludzie mówią, że no, rośnie stężenie dwutlenku węgla i to jest przyczyną wzrostu temperatury. Tak. Otóż, szanowni państwo, przypadek... Zanim wyjaśnisz, no. Proszę państwa, ja widziałem takie poważne głowy, które te pierdoły powtarzają, a za nimi cała masa powtarza te pierdoły w dobrej wierze. Nie, albo za dobre pieniądze. Marcin, to ci... ci, co za dobre pieniądze, to mówimy o zawodowych oszustach. Ale ja mówię o całej masie ludzi, która w to uwierzyła. To jest religia się zrobiła. No a popatrz. No tak. Taka na przykład dziewczynka, bez opieki, pańska można powiedzieć. Spróbuj z nią, może podjedziesz tam, może ona tam jeszcze siedzi. Zapytasz ją, dziewczynko, czy ty słyszałaś, co to jest fotosynteza? Ciekawe, co ci powie. Ale ja bym zaczął od tego, do jakiego poziomu chciałaby zredukować tą emisję dwutlenku węgla. Ona powiedziała do zera. Nie no, porozmawiać. Ja to... Ale, bo obiecałem, ona do zera, o tym tak. Dwutlenku węgla. No. Szanowni państwo, otóż, kwestia jest taka, że to było zupełnie przypadkowo. Akurat utkwiło mi to w pamięci, to było gdzieś w latach późnych 90. albo początek lat 2000. Kiedy mieszkałem w Stargardzie, oglądałem chętnie telewizję Szczecin
I ze względu na moje hobby krótkofalarskie zainteresowałem się programem pod tytułem chyba Szczecin Radio. To był program, który pokazywał, jak działała taka stacja do łączności dalekosiężnych ze statkami w Szczecinie. No, taka jest też w Gdańsku, albo w Gdyni, nie pamiętam. Powiedzmy w Trójmieście, to będzie ucelowane. I ta szczecińska nazywała się Szczecin Radio. To był system łączności dla chociażby polskiej żeglugi oceanicznej, dla statków, które daleko pływają. I jak to drzewiej bywało? Aha, to był w ogóle program powtórkowy gdzieś tam z lat 70., który pokazywał starsze programy telewizji Szczecin, albo jeżeli dobrze pamiętam, bo tu niektóre szczegóły już gubię, albo pokazywali, że Szczecin Radio kiedyś działało, a teraz nie działa, bo jest już niepotrzebne. Ale jak to drzewiej bywało, żeby zrobić dobrze taki program, no to na ten statek musieli wsadzić jakiegoś operatora z kamerą, no który był tam na miejscu, który pokazywał, że jak statek już jest daleko, jak ta łączność wygląda, że rozmawiają, no, żeby, i tak dalej. Żeby ludzie uwierzyli. Tak jest. Tak. No i ten operator płynął na statku, który, proszę Państwa, wyście tego nie słyszeli, ale muszę powiedzieć, tutaj obok na stoliku siedzi bardzo sympatyczna para. Pan zamówił pięknie szampana, w kieliszki się polewa, korki strzeliły, no, także nad Wisłą leje się. Może jesteśmy świadkami bardzo, powiem Ci, ostatnio nieprawomyślnej, to znaczy... Pan z panią przy jednym stoliku, rozumiesz, czyli to patrzymy na zjawisko nienormalność heteroseksualne. Ja nie wiem, czy to, wiesz, czy to nie powinno być jednak... Dobra, bo nam zaraz kanał zablokują. Słuchajcie, już zamarsz i rozmowy o pani Klepackiej. Został nam kanał. Pani Zofio. Został nam pani Zofio, film. Pozdrawiamy panią serdecznie, jeśli pani nas ogląda i słucha. Jest pani wspaniałym rycerzem. Oby takich więcej. Tak. Także ten film nam usunięto, a film o Obersturmbannführerze der Oskar von Tusk jest wyłączona, na przykład monetyzacja, bo jest nieprawilny. Nieprawilny. No trudno. Niestety widać, w Polsce nie można ostrzegać przed... Nie można. Tak. Nie no, słuchaj. Ale dobra, czekaj, bo my skaczemy z tematu na ten. Daj mi skończyć. Skończmy z tym, tak. I rzecz ma się tak. Otóż ten statek to był statek transportowy, który płynął do stacji badawczej imienia pana Arctowskiego. No to jak już tam dopłynęli na miejsce, zrzucili te produkty różne i tak dalej, no to przy okazji ten reporter pokazał, jak wygląda życie na tej stacji, jak oni tam funkcjonują. No, no i też pokazali jakieś prace badawcze. No zapytali się tego naukowca. No nie fart, że telewizja szczecińska to puściła. Zapytali się tego naukowca, nad czym pracuje, a on otworzył taką komórkę i mówił, tutaj wydobywamy lód z głębokich odwiertów i badamy skład atmosfery w historii. Przed milionami lat. Tak jest. No. No i ten dziennikarz się pyta, no dobrze, no ale jakieś tutaj, jakie konsekwencje z tych rozmów, coś ciekawego dalej. A on mówi, tak, tu bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy wychodzą. Otóż widzi pan, naukowcy się zastanawiają, jak wpływ dwutlenku węgla, jaki wpływ dwutlenek węgla ma na temperaturę na Ziemi. I z tych badań historycznych wychodzą bardzo ciekawe rzeczy. Geologicznych, archeologicznych. Tak, tak? Mówi, wie pan, tutaj datujemy, z jakiej głębokości pobieramy lód, wiemy, jakie to lata. I z tego wynika bardzo ciekawa rzecz. No. Otóż... Śmiało. Pan naukowiec mówi, to nie jest tak, że temperatura zmienia się na skutek zmiany stężenia dwutlenku węgla. No. Tylko na skutek zmiany temperatury na Ziemi zmienia się stężenie dwutlenku węgla. Właśnie. Czyli coś, co my obserwujemy współcześnie, to jest skutek, a nie przyczyna. O, kto to zrozumie, Marcin? Inaczej, nie dlatego temperatura rośnie, że zwiększa się stężenie dwutlenku węgla, tylko dlatego zwiększa się stężenie dwutlenku węgla w atmosferze, ponieważ rośnie temperatura. I zastanawiałem się, ale skąd to może się brać? No skąd to się może brać? Zastanówmy się. No, jak jest cieplej, tak? I słuchaj, przecież ogromnymi rezerwuarami dwutlenku węgla są oceany, wody.
A gaz w wodach, w cieczach rozpuszcza się tym lepiej, im niższa jest temperatura. Jak temperatura rośnie, to gaz się uwalnia. Kolejny element regulacyjny homeostatu. Tak, tak, tak. I teraz jeszcze jedna kwestia. Zobacz, że jeżeli jest cieplej na Ziemi, to różne procesy, na przykład gnilne i te inne, też funkcjonują. Błyskawicznie, tak. No, dlatego, ale do rzeczy, to co jest istotne. No. Słuchaj, więc ewidentnie na podstawie tych badań historycznych widać, że stężenie dwutlenku węgla zmienia się ze zmianem temperatury, a nie na odwrót. I nie ma się czego bać. To jest pierwsza kwestia. Ale a teraz druga kwestia, interesów się nie zrobi w takim razie. A interesu się nie zrobi. Ani politycznych interesów, tak. No. I tutaj bym odsyłał do kanału Wapniaka, pozdrawiam serdecznie, który robił rozmowę z Cezarym Grafem, inwestorem. On zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, że istotnym elementem współczesnej walki będzie walka wynikająca z możliwości ekonomicznych krajów opartych o robotykę. Coraz więcej rzeczy opiera się nie o produkcję opartą na sile ludzkiej, tylko o robotyce, na robotyce. Robotyka, automatyzacja to oparcie się o prąd elektryczny. Prąd elektryczny. Muszą mieć te urządzenia zasilanie. A jeśli te urządzenia muszą mieć zasilanie, muszą mieć dostarczony prąd elektryczny, a roboty będzie można wszędzie kupić w tej samej cenie, bo tu już nie jest tak, że człowiek ten tańszy, tamten droższy, to co będzie decydowało o przewadze ekonomicznej jakiejś produkcji? Koszty tej produkcji. Im tańsza energia, tym większa opłacalność, czyli tym, górą ci, albo którzy będą monopolistami w wytwarzaniu elektrycznej energii. Dlatego tak bardzo chcą doprowadzić do sytuacji, żeby energia elektryczna u nas była droga. Bo wtedy tracimy na konkurencyjności. Bo wtedy produkcja w takim kraju jak Polska mniej się opłaca. W ogóle, proszę Państwa, my mamy być jakimś rodzajem rezerwatu, prawda? No na to wygląda. Prawda? I teraz zobacz, jeżeli oni nas zmuszają do wprowadzania drogich systemów energetycznych, bo mieli kilkadziesiąt lat na wprowadzenie tych swoich systemów dekarbonizacyjnych, obniżających emisję, a my musimy to zrobić praktycznie od ręki. Słuchaj, to jest tak... Jeszcze jedna rzecz. No. Przepraszam, że ci wchodzę. Dobrze. Ale na etapie dogadywania się i warunków wejścia do Unii Europejskiej były ustalone jedne warunki dekarbonizacyjne, a przy podpisywaniu uchwały... Inne. Przy podpisywaniu tego traktatu lizbońskiego. Tak, wprowadzono nowe. Ale myśmy Pan Kaczyński już, podpisał ten traktat. Tak, ale na czym patent polega? Myśmy się zobowiązali do ograniczenia emisji dwutlenku węgla tam o ileś procent. Zrobiliśmy to w dużym stopniu przed wejściem przed podpisaniem traktatu lizbońskiego. I w momencie, w którym wchodziliśmy, oni mówią, no to obniżcie od tego, co teraz macie o 20%, kiedy już część bardzo duża tego wszystkiego związanego. Jak nie kijem, to pałką. Tak jest. Jak nie kijem. Mamy Państwa... być bici. I pan Cezary Graf zwrócił na to uwagę. Bardzo ważny tak aspekt. Jest, tak. To Uwapniaka, jest właśnie gaz. Tak, to jest bardzo ważny element związany z kosztami produkcji. I to też jest element walki przyszłościowy, bo oni patrzą dalekoterminowo. My mamy takie trochę życie, nie wiem jak to powiedzieć, jest takie zwierzę, czy coś tam jest takiego, że krótko do przodu, krótko do tyłu. Pamiętacie, rozmawialiśmy o tym? Że do przodu krótko widzi, a za sobą szybko zapomina. Nie pamiętam. No dobra, nieważne. Ja chciałem wam jeszcze pokazać, szanowni państwo, jak postęp techniczny brnie w ślepą uliczkę. Na przykładzie ciągników. Moja pasja. Ciągniki, traktory. No nie wiem, bo ostatnio się wkopałeś, no ale dobra. W czym się wkopałem? No powiedziałeś, że ciapek miał 4 cylindry, a nigdy nie miał. Nie, że nie. Chodziło o 60-tkę z silnikiem Parkinsona miała. 60-tka miała 4 cylindry. Dobrze, że nie Parkinsona, bo... Za Parkinsona, tak. Nie, no. Mówiliśmy o 60-tce. Nie, ale na początku było ciapko, 330. Tak, ale potem wyraźnie mówiłem, że 60-tka z polskim silnikiem miała 4 cylindry, a z Parkinsonem miała 3 cylindry. I ten silnik 3-cylindrowy był kiepski, ale wrócę. Proszę Państwa, na internecie możecie zobaczyć filmy, jak ludzie w Europie mają w swoich rękach traktory Lance Bulldog.
No mają, te stare takie. Z jednym tłokiem. Ale słuchaj, ten traktor miał, poczekaj chwilę. Bo muszę powiedzieć. Ten traktor miał 10 litrów pojemności, nie wiem czy ty wiesz. Tam dobrze. Takie wiadro chodziło. I słuchaj, i wiesz, że te traktory pracują w Niemczech cały czas? No dobrze, ale one pracują w Niemczech. Ale do czego zmierzam? Bardzo słuchaj. Często jako zabytki, żeby pokazać, ja jak wiem, to działa. Ja wiem, ale do czego zmierzam? Znajomy mojego kamrata, Andrzeja Szumskiego, kupił sobie super nowoczesny traktor. Jaki? Fenta? Nie chcę wymieniać nazwy. No nie pamiętam. Wygląda, no. Wiesz, i wiesz, że on jeszcze go nie umie obsługiwać i wyjeżdża w pole i ma duszę na ramieniu. Słuchaj, ale powiedzmy sobie szczerze. Pożera nas to, co nie powinno nas pożerać. Nie do końca nie zgodzę się. Jesteś nowoczesny człowiek. Po pierwsze, jednak nie ma się co bronić przed rozwojem technologii. Ona ma nam pomóc. Ale ona ma nam służyć. Ma nam służyć. Nas zniewalać. No dobrze, Marcin. Ale to, że taki człowiek nie umie jeszcze obsłużyć komputera w tym ciągniku, to nie znaczy, że ten ciągnik jest zły. Nie, ten komputer do niczego tam nie jest potrzebny. Nie, pomaga. To są komputery agralne, one mają specjalne zastosowania. Ja wiem, Marcin, znam się na tym troszkę. Wiem, jak to jest. Wiem, jak ty kombajn... Możemy sobie zrobić sondę, tak jak Kurek i Kamiński. Ty jesteś przeciw, ja jestem za. Słuchaj. A mogę powiedzieć tak, w przypadku Wojtka, bo to człowiek już trochę starszej daty niż ja, on to jest tak, zawsze przeciw, nigdy za, takiego DNA. Dobra, ale powiem taką sytuację. Żniwa. Wyjeżdżają kombajny z tymi komputerami rżnąć. I nie można uruchomić maszyny, ponieważ komputer obliczył, że zboże jest za wilgotne. A pojutrze ma padać. I co robią rolnicy? Zsiadają z tych nowoczesnych kombajnów. Nie obliczył, tylko przy zboże pokazuje, że jest za wilgotne. Dobrze, słuchaj. W każdym razie zsiadają z tych nowoczesnych kombajnów i wyciągają proste kombajny, bizony i rżną, żniwa robią, żeby uciec z czasem, proszę państwa. Nie może nas technika zniewalać, Marcin. Rudy Schubert mi się przypomniał. Jak śpiewał, tato kupił sobie saturatorę. Bizon. Pamiętasz? Tak, oczywiście. Tak. Myślałem, że o saturatorze będzie. Nie, kombajny bizon. Także proszę państwa, ten dwutlenek węgla to jest, ktoś sobie świetne jaja zboża, z nas robi. Kochani, zboża, które jemy, kasze, ryż, który rośnie w Chinach, tak. Owoce, które jemy, banany. No, zjedz banana. Nie byłoby tej akcji, gdyby nie dwutlenek węgla. No tak, a już nie mówię. Aha, dla tych, którzy się czepiają. Mleczak mi wypadł po prostu. On jeszcze on rośnie. Się musi za... On jeszcze tak. rośnie, mleczaki gubi. A tak naprawdę złamałem go sobie, bo był delikatniejszy. No. Musi mi się dobrze zagoić dziosło i wtedy będę sobie wstawiał. Także więc jak się tak. komuś nie podoba, że ja nie inwestuję w zęby, tylko w kamerę, to pies was to. Ale Maciek, Boże, Marcin, ale po co komu zęby, jak wszystko będą za nas roboty załatwiać? Będziemy dostawać do jedzenia papkę w formie pasty. To po co nam zęby? Jedząc tą papkę będziemy od razu przyswajać wiadomości i fakty po faktach. Także, dziewczynko, co usiadłaś przy Sejmie, chciałem ci powiedzieć, siedzisz na próżno. Nasi politycy są bardzo odporni. Jak nie widzą korzyści, to nawet na ciebie uwagi nie zwrócą. Aha, tak no. Jakbyś chciała się jeszcze czegoś dowiedzieć, to siedząc na tych płytach chodnikowych, one są wykonane z betonu. A wiesz, kto jest największym dostarczycielem materiałów, półproduktów do produkcji cementu, żeby zrobić beton? Elektrownie spalające węgiel. One te popioły sprzedają z zyskiem do cementowni, a cementownie je przerabiają. Dzięki temu mogłaś siedzieć swoją młodą pupcią nie na ziemi, a na betonie. Ty, rzeczywiście zafunkcjonowali się jak sonda. Co, teraz się znowu nie będzie ze mną zgadzał? Nie, no wiesz, żal mi tego dziecka, bo wiesz, robią dziewczynce, uwierzy. Wiesz, biedne dziecko, bo jak do niej dojdzie, że ją zrobiono w balona, to... Ja bym powiedział, co z nią zrobiono, ale jeszcze jest nieletnia. Tak, to ona biedna wpadnie w depresję. Wystrychnięto ją na dudka. Tak. Wydudkano, na strychu nie. Wystrychnięto na dudka, dobrze mówię. Tak, w depresję wpadnie. Albo nie dotrze to do niej. No nic, proszę państwa, nie dajmy się duraczyć. Nie dajmy się zwariować. Nie dajmy się duraczyć. I tym optymistycznym akcentem życzymy wam wszystkiego... Kto to śpiewał?
ale w koło jest wesoło. Człowiek w pracy, małpa w zoo. Puste pole za stodołą. Chłop zaprawia, ale jazz. Jak naprawdę jest, nikt nie wie. Słuchaj. Elektronik w radiu grzebie. No? Słowiański bimber niekoszerny. Widziałem. I z Szumskim go będę kiedyś pił. Z kolegą Szumskim. Zapraszamy cię również. Chłop zaprawia za stodołą. Tak. Dobra. Szanowni Państwo, także produkujcie dwutlenek węgla, bo biedni kodobici nie będą mieli akcji zjedz banana. Bo zginiemy. Tak jest. Bo zginiemy. Czołem dwutlenkowi węgla. Czołem CO2. Jak to jest? Nie, to nie jest teraz dwutlenek węgla. Chemicy teraz zmienili, znaczy od dawna nauczyli się inaczej mówić. To się nazywa węgla ditlenek. O kurde. Węgla ditlenek. Także można się ludzi popytać, co sądzą o tym, że węgla ditlenek jest produkowany przez ludzi i czy powinno się z tego zaprzestać. Życie. Łapki w górę, przydadzą tak, się. Tam na dole. I komentarze. Tak. Aha, słuchajcie, jeszcze jedna prośba, to ja już tak dodam. YouTube jak jest, cholera wie. Ostatnio właśnie mówiłem Piotrowi Korczarowskiemu, wyłączyli monetyzację. Także też wspierajcie jego telewizję. Marcin Rola w Realu też robi dobrą robotę. W budynku Pasty mają swoją telewizję, też muszą się pilnować. Od 22 lipca wchodzi nowy regulamin YouTube'a. Zmieni się dużo, oj zmieni. Także proszę, żebyście również polubili nasz profil na Facebooku. Zawsze jest to jakaś szansa, że jak na YouTubie coś ten, to nas tutaj znajdziecie, na Facebooku. Także bardzo o to proszę. I czołem Wielkiej Polsce, albo jak ja wolę, wolność, czołem. Własność, sprawiedliwość. I dwutlenek węgla. Niech żyje nam. Niech żyje nam. I dziewczyna młoda. Tak. Słuchajcie. Nie skończymy. Ale, wiesz co? No. Jakby te wina produkowali, jakby nie drożdże i dwutlenek węgla. Jezus Maria. Chleb ten pulch bez dwutlenku węgla. A piwo? Słuchaj, a ta piękna para, która obok siedzi, przecież ten szampan by nie wyszedł. Przecież tam jest dwutlenek węgla. Ten gaz to jest dwutlenek węgla. Rozweselający. Bo to nie jest... A wszystkie konstrukcje spawane. No nie ma wszystkie końca, ale tam również podawane przy spawanie jest dwutlenek węgla. Słuchaj, mam pomysł, zakończymy. No. Jedni walczą z dwutlenkiem węgla, a my założymy Komitet Obrony Dwutlenku Węgla. Co? KOCO2. To zaznaczmy KO, będzie knockout. KOCO2, czyli... Koco. Koco 2. I C odwrócone w dwie strony, bo jest C2, tak? Tak, czyli tak. Coco Chanel. Coco 2 Chanel, tak? Dobra, kończymy. Dajmy spokój. Na razie, czołem. Nie mieliśmy pomysłu, co wam powiedzieć. To nam taki wpadł pomysł. Mieliśmy. Nie, żartami, ale wiesz. Tak. Dziewczynko, wstań. Z zapałkami. Wstań. Podpalasz gruby ogień. Wróć do domu. I nie, wróć na lekcję biologii, przypomnij do książek, sobie, tak. Tak. Poczytaj trochę, jak to drzewiej bywało, jak metan zwierzę latające produkowało, tak? Dobre. No, nie byłoby nas, gdyby nie te drzewa w prehistorii. A gdzie ty, a może, wiesz co, może nasza cywilizacja już żyła, tylko były właśnie takie dziewczynki, protestowały, wyeliminowały dwutlenek węgla i wszystkie te biedne gady padły, wyginęły dinożarły. Ewa Kopacz myśli, że w nich rzucali kamieniami, a po prostu ona dwutlenek węgla zrekwidowali. Ona coś wiedziała. Ona coś wiedziała. A może oni tymi kamieniami rzucali w dwutlenek węgla? Słuchaj, jak oni tam siedzą w tej Unii Europejskiej i oni wierzą naprawdę, że dwutlenek węgla jest szkodliwy, to ja trzeba się przeżegnać, Marcin, bo co oni są w stanie narobić? Najgorsze to jest to, że oni sami są szkodliwi. Tak, oni nam może zabronią oddychać. Opodatkują wydechanie. Wydech od... A wiecie jak będzie? Wydechu. Ale opodatkują wydech. A. No bo produkujemy dwutlenek węgla, no tak? Tak. Wydechujemy, tak? Rany boskie.
to póki można, słuchajcie, puśćcie sobie bąka, niech się swobodnie bąka. Póki można. Dobranoc. Dobranoc. Czołem. Niezależna Polska TV. www.nptv.pl